Diecezja siedlecka. Urokliwy i tajemniczy zakątek wschodniej Polski. Miejsce, gdzie przenikają się kultury, tradycje i wyznania, czyniąc ten skrawek Europy niezwykle barwnym i oryginalnym. Żyjemy nad ostatnią dziką rzeką Europy. I tak jak ona, mamy nieokiełznany temperament i w życiu, i w wierze. Dowodem na to jest historia jednego z nas. Książę Sapieha, polski magnat. W 1631 roku z miłości do Maryi, wdzięczny za cud uzdrowienia, wykradł obraz Madonny samemu papieżowi z jego prywatnej kaplicy. Ta sama miłość kazała mu bronić wiary katolickiej na tych ziemiach przed szerzącą się reformacją. Dlatego Ojciec Święty zdjął z niego nałożoną za świętokradztwo karę, a Matkę Bożą Kodeńską ogłoszono patronką diecezji. Przed jej obliczem do dziś dzieją się cuda. To miejsce kilkakrotnie odwiedził Jan Paweł II. Naszą diecezję nazwaliśmy Jerycho, bo tu przed wiekami padły duchowe mury dzielące chrześcijan. W pobliskim Brześciu w 1596 roku zawarto Unię Kościelną, na mocy której żyjący w Polsce prawosławni uznali zwierzchność papieża. W ten sposób narodził się Kościół unicki. Przywrócona jedność została wkrótce okupiona męczeństwem unitów z Pratulina, prześladowanych przez władze carskie. Jan Paweł II ogłosił ich błogosławionymi. Potomkowie bohaterskich unitów żyją wśród nas do dziś. Są nimi członkowie jedynej na świecie parafii neounickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach. Każdego dnia pośród dymu kadzideł i w blasku cerkiewnych świec wznosi się tu modlitwa o jedność chrześcijan. Męstwo i zapał unitów do obrony wiary mamy głęboko zapisane w sercach. Dowiodła tego nasza młodzież z Miętnego, która w czasach komunizmu nie pozwoliła zdjąć krzyży ze szkolnych ścian. O jej odwadze mówił wtedy cały świat. Te wartości, troskę o jedność i miłość do krzyża, przekazujemy młodemu pokoleniu. Każdego roku na pratulińskich polach gromadzi się młodzież, aby uczyć się sztuki burzenia murów niesprawiedliwości, wykluczenia, podziałów i odrzucenia. Jerycho młodych to spotkanie z Bogiem, dzielenie się wiarą, szkoła otwartości na drugiego człowieka, młodość i radość. Tysiące młodych ludzi co roku przemierza pieszo 400-kilometrowy szlak pielgrzymi na Jasną Górę. Ten czas to niezwykłe rekolekcje w drodze. Wyjątkową formą dzielenia się wiarą jest organizowany u nas od 16 lat Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna. Siedlce znane są również z jedynego w Polsce obrazu El Greco. Zanim spotkacie Franciszka papieża, koniecznie odwiedźcie jedynego w Polsce Franciszka El Greco. Gdy w lipcu 2016 roku, będąc w drodze do Krakowa, zatrzymacie się w Siedlcach, to podzielimy się z Wami nie tylko świadectwem wiary i wspólnoty Kościoła, ale także naszą kulturą, z której jesteśmy dumni. To właśnie tu urodził się i wychował najsłynniejszy polski noblista Henryk Sienkiewicz, autor arcydzieła o początkach chrześcijaństwa, Quo Vadis, przełożonego na ponad 60 języków i wielokrotnie ekranizowanego. Wschodni temperament przekłada się na naszą kreatywność. Siedlce to stolica wielu międzynarodowych festiwali tańca i teatru. Teatr S z Siedlec reprezentował Polskę na Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro. Pokazaliśmy światu Śpiewnik papieski, jedyny w swoim rodzaju spektakl muzyczny oparty na poezji Jana Pawła II. Sami przekonacie się, że właśnie nasza młodzież jest dokładnie taka, jak mówi polskie przysłowie: do tańca i do różańca. Będziecie mieli okazję zobaczyć działający w Siedlcach światowej sławy Teatr Tańca Nowoczesnego. Nauczymy Was także naszego narodowego tańca poloneza. Zatańczymy go wspólnie pod ratuszem, z którego wieży co godzinę rozbrzmiewa słynny polonez Ogińskiego. Miłośników przyrody w zachwyt wprawią nasze parki narodowe oraz najsłynniejsza stadnina koni w Europie,
w której hoduje się czystej krwi Araby. W naszej diecezji zamieszkacie u rodzin, które u nas, na wschodzie Polski, słyną z wielkiej gościnności. W rodzinach posmakujecie typowych regionalnych potraw. Czeka na Was ciasto z największą ilością jajek na świecie. Możecie być pewni, że znamy się na Światowych Dniach Młodzieży jak mało kto. Siedlce bowiem przez wiele lat były siedzibą Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Docenił to sam Jan Paweł II, odwiedzając Siedlce 10 czerwca 1999 roku, powiedział: Młodzieży siedleckiej Bóg zapłać za stałą obecność na Światowych Dniach Młodzieży. Nas nigdy nie zabrakło na Światowych Dniach Młodzieży. Mamy nadzieję, że nie zabraknie także i Ciebie w 2016 roku w Polsce. Serdecznie zapraszamy młodzież całego świata na Światowe Dni Młodzieży. You're giving love, you're giving love.